Trasy pomiędzy Pogonią Szczecin a poznańskim Lechem na stadionie przy Twardowskiego dawno nie było. Pojedynek rozpoczął się pomyślnie dla gości. W 34 minucie ze swobody na polu karnym Pogoni skorzystał Waldemar Przysiuda. Strzał po ziemi i Radosław Majdan musiał wyciągnąć piłkę z siatki. W drugiej połowie rywale wciąż przeważali, co udokumentowali w 51 minucie. Dośrodkowanie Dębińskiego, główka Piotra Rajsa i 2-0 dla Lecha. Zdenerwowani takim obrotem sprawy gospodarze ruszyli do ataku. Po dwóch minutach przeprowadzili wzorową akcję, zdobywając kontaktowego gola. Andrzej Rycak do Roberta Dymkowskiego i skuteczny strzał tego zawodnika. Kolejne minuty meczu nie przyniosły zmiany rezultatu. Kiedy kibice powoli zaczęli opuszczać stadion, w 90 minucie po rzucie wolnym dla Pogoni wyrównującego gola zdobył Maciej Stolarczyk. Goście prowadzili 2-1. Nikt już chyba nie wierzył w to, że Portowcy mogą zdobyć 2 gole i 2 punkty. Po wcześniejszych bramkach Przysiudy, Rejsa i Dymkowskiego stan spotkania wyrównał właśnie w owej 89 minucie Maciej Stolarczyk. No cóż, remis 2-2, dość korzystny podział punktów, ale w sporcie wszystko jest możliwe. Dyktując rzut rożny dla Lecha, sędzia Ziober spojrzał na zegarek, dając do zrozumienia, że to już przedostatnia, jak nie ostatnia akcja meczu. Po dośrodkowaniu na pole karne Majdan wybił piłkę, którą przejął Benesz. Podanie do Dymkowskiego. Ten sprytnie zaczekał na Rycaka i po chwili szczecińscy kibice oszaleli z radości. To, co wydawało się marzeniem przy fatalnym 0-2, teraz stało się dla Pogoni faktem. Z piłkarzami morskiego klubu taniec zwycięstwa odtańczyli także ich fani. Natomiast kibice Lecha Poznań rozpoczęli demolowanie sektora, w którym do 89 minuty zachowywali się poprawnie. Przyznam szczerze, że takiego meczu jeszcze nie prowadziłem ani nigdy nie grałem. Gdzie zespół w 89 minucie prowadząc 2-1. Dominując na boisku, przegrywa mecz 3-2, w odstępach kilkudziesięciu sekund traci 2 bramki. Jestem tutaj, tak jak powiedziałem już po meczu z ŁKS-em, że zawodnicy grają do głowy i tej głowy brakuje w dalszym ciągu. Tym bardziej zastrzeżenia mam do zawodników doświadczonych, którzy nie potrafili jakoś tych emocji w pewnym momencie opanować? No na pewno było to dramatyczne spotkanie. Myślę, że cały zespół włożył wszystko, na co było go stać. Akurat w tym meczu nie mogło uczestniczyć 4 podstawowych zawodników, ale myślę, że nie było aż to tak widoczne, gdyż ci, którzy weszli, pokazali się z dobrej strony, pokazali, że są zawodnikami ambitnymi i wiedzą, po co tutaj przyszli do tego klubu, po to, żeby pomagać. Myślę, że tutaj akurat w tym meczu okazało się to, że jednak te transfery, które poczynił klub, nie są wcale chybione. Wyjść z 0-2 na 3-2 to się często nie zdarza.